Drodzy, witajcie 11 czerwca w piątek, w poranek, który przynosi nam Boże Słowo Starego i Nowego Testamentu, abyśmy się nad nim pochylili i aby to Słowo zamieszkało w naszych sercach. Prorok Izajasz w 33 rozdziale, 22 wierszu tak pisze. Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem. On nas wybawi. Ewangelista Łukasz w 9 rozdziale, 20 wierszu tak pisze. Jezus rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. Drodzy, swoje serca kierujemy w stronę dzisiejszych słów. Chcemy, aby te serca, nasze serca były otwarte na przyjęcie, ale nie tylko, ale te serca mają być gotowe na wyznanie. Na wyznanie takie, które składa dzisiaj apostoł Piotr. Dzisiaj pytamy się, Chrystus nas pyta, a wy za kogo mnie macie? Chcę, abyśmy na to pytanie potrafili odpowiedzieć. Prorok Izajasz w 33 rozdziale przybliża atrybuty Stwórcy. Sędzia, prawodawca, król oraz ten, który nas wybawi. Ten, który będzie zbawieniem. W kontekście historii ludu izraelskiego wielu z Żydów właśnie tak o Bogu myślało. Sędzia, prawodawca, król. Ten, który jest gdzieś poza. Ten, którego nie ma wśród nas. Ten, którego tylko znamy z przekazów. Ten, którego tylko przybliżają nam prorocy. Ale dzisiaj nasze wyznanie kierujemy w stronę naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr bez wahania powiedział, Tyś jest Chrystus, Syn Boży. To w Ewangeliach wielokrotnie jest powtarzane. To pierwsze wyznanie, że Chrystus, Syn Boży jest tym, który ma te wszystkie atrybuty, ma te wszystkie cechy, które nosi Jego Ojciec. Chrystus, pomazaniec, ten, który dzierży w swoich rękach prawo, ten, który jest sędzią sprawiedliwym i ten, który jest królem królów i panem panów. Ale przede wszystkim ten, który jest Zbawicielem. Bo dlatego został posłany. Bo dlatego został wybrany. Dzisiejszy tekst Nowego Testamentu
wynika z przemyśleń, które towarzyszyły nie tylko uczniom Jezusa Chrystusa, ale wszystkim tym, którzy spotkali się chociażby ze słowami Jana Chrzciciela. I dzisiaj Chrystus pyta również i nas. A wy za kogo mnie macie? Kim dla ciebie, dla mnie jest Chrystus? Wielu odpowie, że jest on sędzią. Wielu może powie, że jest prawodawcą. Niektórzy powiedzą, że jest królem. A niektórzy powiedzą, że jest Synem Bożym. Każdy inaczej czuje w swoim sercu. Każdy inaczej chce wyrazić to swoimi słowami. Dla mnie, dla ciebie, Chrystus jest Zbawicielem. Jest tym, który oddał za ciebie i za mnie swoje życie, abyśmy w nim mogli zobaczyć prawdziwe Boże oblicze. Oblicze sędziego, który jest sprawiedliwy. Oblicze tego, który daje prawo. Nie to prawo, które daje ten świat, ale prawo do bycia bratem, bycia siostrą samego Zbawiciela. Mamy prawo zwać się dziećmi Bożymi. Nasz Zbawiciel jest naszym królem. Królem królów i Panem panów. I jest tym, który nas wybawi. Który każdego dnia daje nam możliwość poznania, że błogosławieństwo Jego trwa na wieki, że Jego miłość dla każdego z nas jest taka sama, że jest przebaczający nasze grzechy, nasze występki, że jest tym, który nas przytula. To wszystko możemy znaleźć w Chrystusie, bo w Nim została objawiona Boża miłość do człowieka. Kim dla mnie jest Chrystus? Kim dla mnie jest ten, który oddał za mnie swoje życie? Można powiedzieć, że jest wszystkim. Wszystkim tym, co Bóg chciał przekazać człowiekowi od pierwszego dnia jego istnienia. A to wszystko można streścić jednym słowem. Miłość. Bo w tej miłości można odnaleźć wszystko. Bóg jest miłością. On daje nam poznanie swojej miłości w Chrystusie, Synu Bożym. Czy wierzysz w to? Czy dzisiaj jesteś w stanie powtórzyć za Piotrem, że Chrystus jest Synem Bożym, że Chrystus jest posłany, aby zbawić mnie i ciebie? Czy nie tylko wierzysz, nie tylko czujesz, ale czy masz otwarte serce na to, aby to słowo w nim zamieszkało? Abyś
otworzył je dla miłości. Bóg posłał swojego Syna, pomazańca, który daje nam Bożą miłość każdego dnia, Boże błogosławieństwo i prowadzenie. Muzyka.